Hej, to Zosia i Basia. A to są Słowotoki. Witajcie w naszym kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy do Was z Filemonem i z wrap-upem kwietniowym. Tak, nasza tradycja, już powoli tradycja, bo myślę, że prawie 4 razy nam się udało to zrobić, żeby nagrywać wrap-upy dopiero w połowie kolejnego miesiąca trwa. Także druga połowa maja, my przychodzimy z kwietniem. Zaraz więcej o książkach, które przeczytałyśmy i mamy dla Was do polecenia, ale najpierw intro. Filemuszku. Oczywiście, że nie policzyłam, mimo tego, że tutaj siedziałyśmy, ile książek przeczytałam w poprzednim miesiącu. Rzeczywiście. Dobre wyniki. No. Także 8 i 9, a będziesz opowiadać o ilu książkach? O dwóch. I ja również. Basia powiedziała, że o jednej z nich to ma sporo do powiedzenia, więc tu jest dokładnie. Czekałam, bo skończyłam ją w ostatnim... Lodówka. To jest lodówka? To lodówka. Nie brzmi jak hamujący tramwaj. Tak, to nie jest lodówka. Albo dziecko jakby hamowało i miało niedotarte hamulce w rowerze. W każdym razie ostatnią książkę, pierwszą książkę, którą chciałabym powiedzieć, przeczytałam 31 marca, więc czekałam półtora miesiąca, żeby wam powiedzieć. A wrażenie wciąż świeże. Tak. To wychodzi. No. No dobra, to zacznij w takim razie. Nie! No co ty? Przestań! No pozwól mi przeczytać moje półstronicowe notatki. Okej, to Basia ma dużo notatek o wojnach huraganowych, więc tak, ja się zestresowałam. Zacznę czymś szybkim. Zacznę czymś szybkim i opowiem wam o Pamiętniku Księżniczki. Jest to seria, która no, nie jest serią, powiedzmy, najświeższą. Jest to taka seria, która może was przenieść już w tym momencie nawet nostalgicznie. Mhm. Jakieś 20 lat wstecz, czyli przełom XX i XXI wieku. Mamy wznowienie od Pruszyńskiego naszej wspaniałej serii. W tym momencie ja czytam właśnie trzeci tom. Bardziej sobie rereaduję, bo ja te wszystkie tomy czytałam jakieś 10 lat temu mniej więcej. A tutaj mam dwa pierwsze w tych pięknych, twardych oprawach. No one są cudne. Jakby nie przeszkadzały mi jakoś estetycznie te stare, chociaż one teraz są chyba bardzo mało dostępne, ale tutaj po prostu Mija, co właśnie powiedziałam chwilę przed nagrywkami, po prostu wygląda jak Mija względem opisu i to bardzo lubię. I jest to wspaniała seria. Ona jest leciutka. Po pierwsze, te książki mają tak po 300 stron, ale zobaczcie, jaki tutaj jest, jaka tu jest w ogóle wielkość fontu. To jest spore. Jeszcze tutaj są te marginesy kolorowe. No właśnie chciałam sprawdzić, czy one też. Tak, i one wyglądają po prostu jak ten realny dziennik naszej głównej bohaterii. Bohaterii brzmi pięknie. W sumie jak jest bohater, to mogłoby być bohatera, niekoniecznie bohaterka, nie? Więc naszej głównej bohaterki. I ponieważ Basia jest akurat niezapoznana z tą serią, ona jej nie czytała. Tylko oglądałam. Tak, to przeczytam ci tutaj fragment z tyłu, bo uważam, że też fajnie tutaj ta czwarta strona jest zrobiona. Cześć, jestem Mija, mam 14 lat, duże stopy i zagrożenie z matematyki. Innymi słowy, nic specjalnego. Razem z moją najlepszą przyjaciółką, genialną Lii Moskowicz, zajmujemy miejsce na samym dole szkolnej hierarchii. Choć ja niedługo mogę spaść jeszcze niżej, bo moja matka, zwariowana artystka, właśnie zaczęła randkować z nauczycielem. I to uwaga, naszym nauczycielem matematyki. Przypominam, zagrożenie. Gdy mi to powiedziała, byłam naprawdę wściekła, bo chyba nie może być już gorzej. A nie, wróć, może. Ojciec właśnie stwierdził, że ten tragiczny moment w moim życiu to idealny czas na to, żeby wyjawić mi, że jest księciem małego europejskiego państwa. Księciem, który nie może mieć więcej dzieci. Świetnie, co nie? Teraz on i Grand Mère próbują przekonać mnie do wyjazdu do ich kraju, Genowi, nauk, manier i wszystkiego, co wiąże się z byciem następczynią tronu. Moje zdanie niezbyt ich interesuje, a ja kocham Nowy Jork i nie chcę go opuszczać, nawet jeśli będę musiała ukrywać prawdę na swój temat. Chociaż szczerze mówiąc, nie wiem, kto by uwierzył w tę porąbaną historię. Bo jak to brzmi? Sami zobaczcie. Cześć, jestem Mija, mam 14 lat i chyba zostałam księżniczką. Jest to tak niesamowicie po prostu ciepła historia. Mam, jak nawet czytałam ten opis tego, co możemy się dowiedzieć na samym początku tego pierwszego tomu, to już mnie też tak przychodziły takie miłe ciarki, bo Mija jest taką po prostu bohaterką i taką narratorką swojego życia, która jednocześnie ma masę takich ciekawych obserwacji, ma swoją rozbudowaną osobowość. Z drugiej strony towarzyszą jej te wszystkie bolączki, które wiążą się z tym, że właśnie masz 14 lat, no i na warunki amerykańskie właśnie rozpoczęłaś naukę w szkole średniej. I Mija jest też w tym wszystkim przezabawna.
czyta się to jednocześnie płacząc ze śmiechu. Są takie momenty, w których ja, bo powtarzam je sobie w audiobookach, więc są też w audiobookach, po prostu przystaję, robię pauzę, żeby się popłakać ze śmiechu i ruszam dalej, bo jest to po prostu przewspaniałe. No i każde z tych kolejnych tomów, tak naprawdę one utrzymują ten sam poziom. Jak sobie teraz to przypominam, to niektórych wątków w ogóle pozapominałam. W drugim tomie jest Tajemniczy Wielbiciel i miałam taki moment, mniej więcej przez połowę tej książki, że miałam takie, ale kto był naprawdę tym tajemniczym wielbicielem? Także jeżeli czytaliście te książki w przeszłości, to polecam też sobie do nich wrócić, bo mam wrażenie, czy ja 15-letnia, czy ja prawie 27-letnia, bawię się na nich tak samo doskonale. Meg Cabot jest świetna, ja też wiele jej innych książek, mniej więcej w tym samym okresie, kiedy czytałam pierwszy raz Pamiętniki Księżniczki, miałam okazję poznać. Także mam nadzieję, że może też inne jej książki doczekają się wznowień też w tych ładnych wydaniach, takich estetycznych. I tutaj jest też świetne tłumaczenie. Uważam, że ono jest takie jednocześnie, że jest współczesne, że są używane takie słowa, które gdzieś tam w tym języku młodzieżowym, tak to nazwijmy, są dosyć uniwersalne i dzięki temu nie czujemy tej różnicy między tym, że mamy 2024, a tutaj mamy początek XXI wieku, a jednak ten język młodych ludzi się zmienił. Także tutaj szapoba dla tłumaczki, czyli pani Magdaleny Molcan-Małkowskiej, bo świetna tłumaczeniowa robota została tutaj poczyniona. Ja zresztą bardzo rzadko mam się czego uczepić, jeżeli chodzi o tłumaczy, którzy pracują dla Pruszyńskiego, jeśli chodzi o literaturę, jeżeli chodzi o literaturę YA wydawaną przez Pruszyńskiego, czy tam New Adult nawet, bo myślę tutaj na przykład o Casey McQuiston, to też zawsze są świetnie przetłumaczone książki. Także zamówiłam już trzeci tom, niedługo go będę mieć. U Basi zostawię już te dwa, no bo myślę, że jak Basia, wiecie, przeczyta ten pierwszy, to drugi od razu poleci. No. Myślę, że tam nie będzie przerw. Jakby plecy mnie tak bolą. Klepnę cię? Ja mam pytanie. Na początku mój żarcik sytuacyjny. Literatura no. ratatuje. Ratatuje. Literaturi tuje. Dobra, ile tomów jest ogólnie i jak to się ma w przełożeniu do książki? Czyli, no bo drugi film jest już trochę później w czasie, więc... Drugi film jest aberracją. Nie, no nie jest aberracją. Ja wiem, że wiele osób lubi filmy. Ja nie jestem akurat jakąś super fanką. Pierwszy film to jest mniej więcej pierwszy tom. Aha. Plus niektóre wątki z kolejnych tomów, takie pojedyncze, żeby tam bardziej zebrać tę historię, bo tutaj jednak pierwszy tom to jest chyba koło miesiąca roku szkolnego, drugi tom się kończy w Halloween. Także no one oddają bardzo blisko czas. Kiedy pojawia się Chris Payne? Chris Payne się nie pojawia, tak naprawdę. No nie wydaje mi się, znaczy no wydaje mi się, że ten drugi, poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę, bo ja też no wiadomo, czytałam te książki dosyć dawno i tej końcówki jakoś super właśnie nie pamiętam, że ten drugi film to są bardziej wyciągnięte rzeczy z tego świata, że on jest tak bardziej bazujący na motywach, a nie oddający to, co się dzieje w serii, bo z Mią tak naprawdę przez wiele pierwszych tomów, trzeci tom się kończy chyba dopiero w grudniu, więc to jest tak z miesiąca na miesiąc, zostajemy bardzo długo. A ile jest tomów? To nie pamiętam, strzelam, że jest ich 10, może 12, plus jakieś dodatki, ale zobaczymy zaraz. To naprawdę dużo. No, wiesz, to są... To jest kawał literatury. To są tak szybkie książki, one są tak krótkie, że... Trochę jak Lissi, Tinka i tak, Lissi. Tak, Lippi, Messi. Wstęp tylko dla czarownic, tak, żadnych chłopaków, tak. Wstęp tylko dla czarownic o Lissi i Tince. No i podobno chodzą ploty, że Anne Hafe-Waffe jest zaangażowana w produkcję trzeciego filmu, że coś tam a rusza. No, słyszałam, jakby... Wiecie, że w filmie wtedy, kiedy Mia spada z ławek na trybunach, na boisku, to tak naprawdę Anne Hafe-Waffe zleciała naprawdę. Widać, jak aktor grający ochroniarza nie wie, co się dzieje, więc rusza na ratunek, a Anne Hafe-Waffe zaczyna się śmiać, więc to ujęcie zostało. Pewnie to wiecie, ale tak sobie przypomniałam o tym. Myślę, że... Znaczy myślę...
dobrze się wstrzeliłam, bo tomów jest 11 plus jakieś takie dodatki, typu nie wiem, tom 7 i jedna druga czy 3 czwarte. Uh-huh. I myślę, że tam jest przeskok czasowy. Patrząc po tym, że... no tak, bo tom 10 to jest 10 i ostatni, tak się nazywa, Pożegnanie księżniczki, ale potem jest jeszcze Pamiętnik księżniczki 11 i tu jest ślub. Mm. Jaki ślub. Jest duży pewnie, przeskok. Pewnie królowej. Bo Sofroniarzem. Tutaj... Kocham te filmy dwa, akurat ja je kocham. I tutaj mamy spory przeskok, bo tom 10 wyszedł w 2009 roku, a ten 11 dodatkowy w 2015. Rozumiem. Myślę, że to są polskie daty wydania, tak, bo pierwszy pamiętnik mamy z 2000 roku. Okej, okay. Kawał historii. Kawał historii w książkach, no. Nie wiedziałam w ogóle. Aparacie, dzień dobry, po co tu jesteś? Ale patrząc na szybkość tego, jak są wznawiane te książki, to jest szansa, że niedługo dobrniemy tam do końca. No. Bo tak naprawdę one wychodzą w tym momencie co 2-3 miesiące? Kolejny tom? Co tam? Dużo rzeczy? Tak, dużo rzeczy. Wojny huraganowe, autorstwa Guanzon. Pomóc ci? Tak, w sensie nie wiedziałam, jak w dopełniaczu Fia to jest mianownik, a w dopełniaczu Fi. Jest Fi, dobrze, no, czyli Fi, jakby... Tak jak Zofia i no Zofia. No właśnie. Basia i Basi. Ale w moim mózgu zrobiły, kabelki zrobiły... takie, teraz się nie spinamy. Tak. A w tłumaczeniu Anny Kuksinowicz i jest to książka... Jakby ja zacznę od dedykacji, ponieważ... Rozwaliła mnie, jak czytam. Akurat zaczęłam tę książkę i w sumie ją skończyłam, bo pochłonęłam ją na raz. 500 stron na czytniku. Jakby... Filemuszkowe włoski. Idźcie sobie stąd. Dedykacja brzmi: zrobiłam to dla wszystkich szczurzątek. I jest przypis i w przypisie: szczurzątka od angielskiego rats. W ten sposób określają się fani Adama Drivera. No i ja to przeczytałam i miałam takie... O co chodzi? A no tak, nawet ktoś na naszym Instagramie... Czekaj, dobra, nie. Tu jest cała konstrukcja tej anegdoty. Nie wchodzę w tym. I miałam takie, o co tu kurna chodzi? Co ma jedno do drugiego? Co ma ta książka do tego? I tak wiesz, przeczytałam tę książkę i ja nadal nie rozumiałam, o co kurna chodzi z tą dedykacją. Co ma wspólnego? No i wczoraj jak przepisywałam te dedykacje i wzięłam sobie, włączyłam ten przypis, przeczytałam ten przypis jeszcze raz, to miałam takie, Adama Drivera, nie Adama Silvery. Nie faceta od Feniksu. Co? Ja miałam takie, dlaczego oni się nazywają szczurzątka? I co ma? Czy to w takim razie fani po prostu chcieli Feniksy i Adam Driver, Silvera Nie wiem, mam tak skonfundowana przez całe czytanie. A potem się okazało, że to jest mój mózg. No i właśnie, a propos Adama Drivery. To jest już taki mashup, nie? Jakby kiedy Adam Driver po prostu połączył się przez odwrotność pączkowania z Adamem Silverą. No i tak, nie pamiętam tego zdania, co ono tam było, ale chodzi o to, że dowiedziałam się właśnie od jednej z naszych obserwujących, że jest to fanfic Kylo Rena z Rey z Gwiezdnych Wojen. I byłam w szoku, ponieważ dla mnie to nie było. To chyba bardziej Hypothesis Love on the Brain, nie. To pierwsze, miłość hipotetyczna. No, Love Hypothesis. A, okej. Okay. Chyba bardziej to mi wyglądało jako fanfic właśnie Reylo, niż... Ale wszystkie książki... Ja wiem, to są fanfic Reylo. Tam no, ale Love on the Brain dla mnie to jest po prostu ten sam schemat. No to też można powiedzieć, że wiesz, hipotetyczna miłość to ten taki origin. A tutaj nie miałam takiego vibe'u, wręcz miałam... vibe tego, że nasi główni bohaterowie, czyli Talasin i Alaric, Talasin też, że to jest Kora z legend Awatara, z legendy Kory i Zimowy Żołnierz. To, ale jakby ktoś napisał, jakby ktoś mi powiedział, że pisze fanfic o Korze i o
zimowym żołnierzu w El Sebastianie Stanie, to powiedziałabym, to jest Reylo. To jest Reylo, ale po prostu ja miałam takie niego, jakby główna bohaterka Talasin, bo potem jeszcze się pojawiają POV Alarika, jest po prostu babką na 103, realnie jak Kora, taka bardzo energetyczna, nie umiejąca stać w miejscu, gotowa do działania, po prostu wchodząca we wszystko, ponieważ chce zmieniać świat, chce czynić dobro i w ogóle. I mamy tu wspaniały świat, właśnie, wracając. Świat podzielony na, w sensie brakuje mi mapki, to od razu, to będzie chaotyczne. Jest tyle wątków w mojej głowie. No nie było niestety mapki. Nie było mapki. I bardzo nad tym ubolewam, bo ciężko było mi się wyobrazić całą tę przestrzeń, cały ten pięknie zbudowany świat. Bo mamy świat podzielony, wiadomo, na jakieś państwa. I mamy to jedno zagrożenie w stylu Narodu Ognia. I jest to Nocne Imperium. Nocne Imperium, które właśnie podbija kolejne tereny. I nasza Talasin jest właśnie Halo. Czy tam głosy w głowie przestały mówić? Pauza. Ja idę sprawdzić, czy ta książka jest w audiobooku. Wybaczcie, ale jestem już hooked. Jest w audio! Tok! Porządna, to jest dobra książka. No, więc nasza Talasin jest właśnie w armii walczącej przeciwko Nocnemu Imperium, które jest złe, które zagarnia tereny i w tym świecie funkcjonują żywioły, funkcjonują moce, które niektórzy mają i nie pamiętam, ile już jest tych mocy, wiem na pewno, że jest więcej niż 4 i oczywiście jest moc światła i moc cienia. I nasza Talasin jest ostatnią z mocami światła, ponieważ Nocne Imperium wymordowało wszystkich. Ja przepraszam, to jest Reylo czy Avatar? No dlatego mówię, to jest tak totalnie Avatar, co nie? Z połączeniem z cieniem i kością. Więc do tego dojdę, jakie wajby tutaj ta książka przedstawia. No i właśnie w pewnym momencie, podczas bitwy o Zimośliwkę bodajże, moc Talasin się ujawnia, w sensie ona, żeby, bo ona wie, że ma tę moc i ona ukrywa tę moc, żeby nie było polowań na nią. I w pewnym momencie no, ona musi się ratować, ponieważ na bitwę wkracza Alarik, książę Imperium Nocnego, który ma moc cienia i który zaczynają tym cieniem atakować, więc ona się zaczyna bronić i wychodzi na jaw, więc ona postanawia wyruszyć do kraju za morzem, gdzie podobno jest ostatnia szczelina światła. Są szczeliny mocy, które się właśnie z ziemi unoszą i przy których można się ładować i w ogóle ćwiczyć, tam trenować, takie różne rzeczy. Ładowanie, co nie. Czyli to jest taka anty... Boże, jak się nazywało to w cieniu i kości, to takie czarne, no wiesz... W sensie, że ta mgła, tak? No jak za, się... za słowo. Fałda. No właśnie, czyli więc są takie szczeliny, więc ona po prostu idzie tam się, przemyca się do tej krainy, ponieważ ta kraina nie chce się wtrącać w tę wojnę i w ogóle ona się tam odgrodziła od tego. No i tam Alarik rusza za nią, żeby ją ścigać i tam się dowiadujemy o plot twistach i wybuchach. Czy robi to ze względu na honor? Tak, dostaje. On jest trochę taki, że jest trochę przymuszany przez ojca, co nie, żeby być złym i w ogóle bezwzględnym. I ten ojciec też jest taki typowy po prostu władca ognia, ale jednocześnie no, jest zimowym żołnierzem i jest po prostu nieszczęśliwym chłopcem pod okrutnym pancerzem. Ja chciałam na samym początku, oprócz mapki, chciałabym zaznaczyć, że jest tam totalny brak konsekwencji w tłumaczeniu. Ponieważ nazwy własne są tłumaczone na polski czasem, a czasem nie. I ogółem ja jestem fanką tych nazw, jeżeli chodzi o tłumaczenie polskie, ponieważ są po prostu piękne. I właśnie mamy Zimośliwkę, mamy Słoneczny Gród, mamy Solne Glinki, mamy Nocne Imperium, ale obok znajdujemy się jakby... Ale obok pojawiają się takie nazwy jak Ship Ship's Bane, Light Wave,
Tempstroat, Squallfast, Fire War, Rain Spring, więc to jest trochę dziwne, zwłaszcza, że to nie jest tak, że to są te nazwy, że to jest jakieś oddzielenie, że na przykład właśnie nazwy miejscowości są tłumaczone, a nazwy tych mocy nie. To też nie jest tak, że te rzeczy są jakby za granicą tego państwa. Nie, też nie jest tak. I okay. Właśnie, że mamy nazwy tych szczelin, które są raz pokazane jako szczelina światła, a raz jako ten light coś tam. Więc to jest... Na pewno to rozmawiałyśmy tak, o tym, że... To trochę mi zgrzyta, bo to widać, że ja nie wiem, czy oni, tak jak ty mówiłaś, że połączyli dwie różne wersje, czy... No, myślę, że tak. Znaczy, no, czy co? Bo tak jak rozmawiałyśmy sobie o tym, to padła właśnie taka teoria, że możliwe, że osoba tłumacząca zaproponowała, jak mogłyby wyglądać te nazwy przetłumaczone, ale potem już na etapie redakcji się decyduje, czy właśnie zostawić je, czy nie, no bo to jednak ten z angielskiego, bla bla bla. No a właśnie tutaj byłby taki vibe, jakby właśnie powstały dwie wersje z tymi, kto się połączył. No, dzisiaj chyba moim słowem kluczem jest właśnie angielskie mashup, bo znowu chciałam to zmashupować. Więc tutaj tego bym się przyczepiła, ale no schematy tutaj są podobne do rzeczy, które kocham, czyli mamy Cień i Kość, mamy Awatara, mamy Wojnę Makową, mamy Zaplątanych, mamy nawet Lustrzanne, ale to nie jest, napisałam sobie, że to nie jest plagiat i zrzynka, tylko te same instrumenty, ale inna melodia. Uuu, ale metafora! Jakby wczoraj w pracy napisałam i miałam takie cholera. Cholera. Kiedy masz taki moment, że zachwycasz się? No. Jeżeli po tym wszystkim Basia was nie przekonała, to ja pokazuję, że mnie przekonała. Tutaj mam legimi i właśnie rozpoczynam pobieranie tej książki. Ja jeszcze nawet nie skończyłam. Układka to oczywiście cudo. Plastyczność książki, jakby opisy strojów, lokacji, wyglądu postaci. Po prostu coś wspaniałego. Ja w głowie z łatwością sobie wszystko wyobrażałam, a im jestem starsza, tym mam większy problem z tym. Jakby wyobraźnia mi się ściera. A tutaj miło było po prostu stworzyć sobie w głowie ten świat i do niego uciec. Po prostu ta lokacja nadmorska, która tam się pojawia, ona mi się z czymś kojarzy, ale nie mam pojęcia z czym. Okej. Po prostu. Ale wiesz co, ten wątek, który poruszyłaś z tym, że im się jest starszym, tym mniej się sobie wyobraża, ja też tak mam. I wiecie co? Zaskakujące jest to, że jedną książką, powiedzmy, w ostatnich 2-3 latach, w których miałam tak, że sobie wyobrażałam i miałam faktycznie tak, że czułam te miejsca, że je widziałam, że one mi się automatycznie robiły, a nie, że musiałam sobie skupić, żeby sobie to wyobrazić, jest Szklany Tron. I jest to zaskakujące, bo ona wcale się nie skupia tam na opisach, ale nie wiem jak ona to robi, może to jest akurat tak, że musisz trafić na jakieś takie połączenie z twoim mózgiem, że właśnie tam się zepnie ten kabelek między tą książką i to nie jest coś takiego, co jest uniwersalne, że w tej książce tak jest, w tej książce nie, tylko jest indywidualne dla ciebie, ale miałam też takie, nie pamiętam tego uczucia. Jak tak było, a jest to niesamowite. No, jest to naprawdę niesamowite, gdy w głowie widzisz obrazy. Trochę halucynogenne, ale i tak wspaniałe. To miasto nadmorskie. Mam wrażenie, że to jest właśnie trochę miasto z Zaplątanych, trochę z filmu o Małej Syrence, ale no wiadomo, tam jest morze, a przy Zaplątanych nie ma. Właśnie może coś w stylu też Krainy Lodu. To miasto. Jakoś takie klimaty, które wyglądają super. Humor idealny dla mnie. Jakby te dialogi, kocham te dialogi. I te nazwy potłumaczone na polski też są złotem. Takie bardzo wiedźminowskie po prostu. Zimośliwka, Solne Glinki. No to tak, Jezu, kocham język polski, jak on mi się tak ładnie na języku układa. To też daje chyba taki element nostalgii do jakichś książek i takich fantastycznych, które mają bardziej, które są częściej przeznaczone dla młodszych czytelników i właśnie dzieją się w jakimś fantastycznym świecie, bo tam jest ten zabieg z tłumaczeniem nas stosowany po prostu częściej. Tak. I znowu tutaj myślę na przykład o Lisi i Tince, chociaż no tam też jest sytuacja tego, że to jest tłumaczenie z niemieckiego, więc rzadziej się używa, ale po prostu w dziecięcej fantastyce nazywa się te wszystkie miejsca tak ładniej po polsku, bo dzieci no nie rozumieją i ale po angielsku. Uważam też, że nazwy tłumaczeniowe
miejsc, w sensie nazwy właśnie tłumaczone są też w high fantasy, mm-hmm. kiedy jest to takie, że trzeba się pochylić nad tą książką mm-hmm. i zrozumieć lore tej książki. No, tak są tłumaczone na przykład rzeczy u Samanthy Shannon, no bo tam mamy te różne nawiązania językowe, które są już nawiązaniami językowymi w języku angielskim zrobione przez autorkę, więc w momencie tłumaczenia tutaj osoby tłumaczące się nad tym właśnie pochylają, więc to jest taka... Helmowy jar, przepraszam. Mm-hmm. Tak, tropy. Enemies to almost lovers, jakby wymuszone małżeństwo. Ta jedna scena, która tam była. Ja nie lubię scen, jak ja to nazwałam, rodzajowe typu 18+. Ja nie jestem fanką, ale ta jedna scena była taka, że ja miałam wypieki. Ja czytałam to 3 w nocy, ja to czytam w domu rodzinnym pod kołderką. Miałam takie... To jest w ogóle dorosła fantastyka. Właśnie ja napisałam sobie, że jest to świetna dla początkujących, którzy chcą zacząć mm-hmm. z fantastyką. Ona jest, powiem szczerze, że taka na poziomie jakby, nie, wydaje mi się, że jest mniej brutalna niż Szóstka Wron, mm-hmm. a jednak Szóstka Wron jest tagowana tak, na młodzieżową. Przyszło mi do głowy, no powiedziałaś o tej erotyce. Tak, nie? Tak, czy... więc to jest, ale no to jest, scena jest jedna, 18 mm-hmm. plus, więc to już zależy od tego, co czytacie, jaką macie, na przykład wiecie, czy rodzice wam z wami rozmawiają o tych książkach, czy czytacie je pod kołdrą, cicho ciemnie, tak jak ja, no to tutaj wiecie, to jest wasz wybór. No i zawsze są, poza tym... Pogubiłam się. Są takie, czasem się spotykam właśnie gdzieś za granicą, że są czasem recenzenci, ale też na stronach i na różnych blogach ludzie wymieniają, jak na przykład są właśnie książki, w których są powiedzmy erotyczne, czy tam smutowe sceny, mhm. ale pojedyncze, albo jedna, albo dwie, to często można znaleźć, można sobie googlnąć, jeżeli nie lubicie, na których stronach, żeby ominąć. Tak. Bo tak. Czasem one nie wprowadzają kompletnie nic do fabuły, bo są po prostu sceną rodzajową, tak jak sama tak, powiedziałaś. Tak, tak. No tutaj było jednak ta scena jest ważna dla mm-hmm, fabuły, mimo rozumiem. Że jest taka bardzo łóżkowa. No i dopisałam sobie, że to jest też książka dla nieoczekujących aż takiego high fantasy typu Imię Wiatru, ale coś lżejszego, ale mimo wszystko angażującego mm-hmm. i z porządnie nakreślonym światem i systemem magicznym, którego trochę już zapomniałam, ale ja mam nadzieję, że jak drugi tom wyjdzie, to sobie to wszystko przypomnę. Więc to jest Wojny Huraganowe. Wciąż próbuję ogarnąć, dlaczego nazywają się wojnami huraganowymi. Jakby mam tutaj tą samą rozkminę, co z wojnami makowymi, no nie? I tak, o co chodzi? Przecież oni nie walczyli na polu maków, co nie? I mam takie, przecież nie walczyli w huraganie, więc próbuję sobie to rozegrać. To jest na poziomie emocjonalnym. No, tam na pewno jest jakaś metafora, albo po prostu tam było to wytłumaczone. A więc polecam wam serdecznie Wojny Huraganowe, naprawdę złoto. Złoto, na które natrafiłam. Ostatnim razem bawiłam się tak dobrze z fantastyką na... Burzy. Nie, nawet nie, to jest wyżej. Wyżej, o. Na Królestwie Miedzi. A, no. Okej, okay, no wtedy byłaś podhajpowana. No, ostatnim razem, więc tak. Cierpienie, czekanie na drugi tom, nie? No, trochę tak. Człowiek zaczyna te fantastyki, już jest na takim etapie, nie będę kontynuować. No, zajmuje się taka jedna, masz taki kurczę. Tyle mam zaczętych i czekam, aż głównie autorki, i to mi się też podoba, że czytam fantastykę pisaną przez autorki, bo ona jest inna. To czy tutaj autorzy, czy autorki. Nie czytałam żadnej jeszcze fantastyki chyba osób autorskich, mm-hmm. tak mi się wydaje, ale chętnie też bym poczytała, więc jak macie coś, to zarzućcie. Ale że mam wrażenie, że właśnie każda że to jest jakby to ugryźć to zdanie, bo zaczęłam się stresować, że powiem coś niewłaściwego. Chodzi mi o to, że jakby tutaj mamy podział ze względu na płeć i widać, jaki nacisk jest kładziony na konkretne rzeczy. Można nawet jako, jeżeli chodzi na przykład o tą sferę emocjonalną, czy na przykład właśnie gdzieś tam związkową, rodzajową, ale nie tylko, bo to się przekłada nawet na konstruowanie świata i na takie rzeczy,
bardzo podstawowe dla fantastyki, to nawet można było to jako female i male gaze podzielić. No, tak, że jest tak. Coś takiego, to jest tak samo jak przy filmach, tak? Przy tym na przykład jak są sami bohaterowie skonstruowani, na jakie cechy kładzie się nacisk, gdzie się tam buszuje i gdzie jest ten rozpad bohatera, potem jego późniejsza odbudowa. I jest, no jest ta różnica, tak? Powiedzmy taka społeczna, też płciowa. Tak, tak, no i to nie jest jedyny oczywiście podział, bo też są podziały statusowe, językowe, fantastyka włoska, a fantastyka amerykańska, a fantastyka angielska. I kocham każdą. Naprawdę, więc to jest wspaniałe. Kocham fantastykę, to co ona daje, to jaką ona różnorodność prezentuje, jakie wspaniałe spektrum, nieskończona liczba możliwości. No, ach, będę królową fantastyki w tym roku. No i tak myślisz, że ja mam bardzo dużo fantastyki. A ja wiem, Szklany Tron, co nie? A ja nie, tak... ale ja sporo fantastyki przeczytałam. Nie, wiem. W tym dlatego miesiącu... idziemy w łeb w łeb, mam wrażenie. No w maju trochę mało czytam, więc muszę podgonić. Miałyśmy zrobić sobie nie taki zewnętrzny, ale wewnętrzny maraton czytelniczy. Skończyło się jak zwykle, że zaprosiłyśmy innych ludzi i zaczęliśmy grać w planszówki, robić inne rzeczy. Tak, i... dostałam na urodziny planszówkę Na skrzydłach i serdecznie wam polecam. Domyślam się po wadze, po objętości, że to jest strasznie droga gra. Ale jest naprawdę bardzo angażująca, taka bardziej na myślenie, jednocześnie ona wydaje się skomplikowana, ale nie jest aż tak skomplikowana. Nie, nie, jak już wiecie, usiądziecie z znajomymi do stołu, już wprowadzicie tą taką atmosferę, która jest zwykle przy nowej planszówce, jak powiecie ją z ten, to pamiętajcie, że mieć ciepłe napoje i ciasto. Ja jestem tą osobą w takich sytuacjach, która ma takie, jak wszyscy już zaczynają wchodzić do szpitu, tak, a może zjecie sobie ciasto i jednocześnie czytając instrukcję. Ja nie lubię tego momentu, ponieważ ja zaczynam czuć gniew i wściekłość i rozdrażnienie i się przebodźcowuję, bo to wszystko przykrywa mój lęk przed brakiem kontroli, bo nie znam tej gry. Więc ja miałam takie, okej, idę do łazienki ochłonąć, bo głupio wylewać na innych swoje żółcie, więc... Ale jak już się nauczyłam, to miałam normalnie ulgę, że weź, najlepsza gra świata. No, to prawda, a jeżeli macie czasem problem z takimi planszówkami, a może nie wiecie o tym sposobie, bo ja też długo mimo grania w planszówki nie wiedziałam, zwykle moja siostra rozkminiała, a ja trochę tylko pomagałam, się uczyłam tych zasad, więc nie byłam na to narażona. Filmy, jak ludzie tłumaczą, którzy już potrafią grać i jak wam pokazują to jednocześnie. Nawet jak się zapoznacie z instrukcją, to warto obejrzeć taki film, bo parę rzeczy wam się powtórzy, jakieś rzeczy sobie jeszcze doszukujecie, to jest spoko rzecz na planszówki. Więc to jest naprawdę fajne, ale moja druga odnoga w twoim nawiązaniu do naszego mini maratonu, który nie wyszedł, ja spełniłam cele na ten maraton, czyli skończyłam Króliczka i zaczęłam książkę, którą Zosia mi przygotowała, a coś jakby magia. No ja nie spełniłam. Wiem, bo ja wybrałam taką książkę, która po prostu czeka. Ale ja czekam na to, aż właśnie spotkamy się drugi raz, bo ja miałam skończyć jedną książkę i drugą książkę i potem przejść do tego i jedną z nich skończyłam, a drugą wciąż czytaczuję, już niewiele mi zostało, ale no. No ja mam książkę, ta książka po prostu zasługuje na odkupienie. Ja się trochę boję, ale musimy się spotkać i to zrobić, ale zanim to wszystko się wydarzy, to powiem wam o drugiej książce, może Basia też coś dopowie, bo chciałam jeszcze opowiedzieć o plecach, które chcę kopnąć. My tę książkę otrzymałyśmy od wydawnictwa Kirin do recenzji w ramach barteru. Zresztą recenzja się już pojawiła na naszym Instagramie, tam też się pojawiła rolka na temat tej książki, zresztą to było na samym początku kwietnia tak naprawdę. Miniaturka, tak naprawdę to jest nowela, nie powieść, krótka historia o bohaterce, o Hatsu, która zaczyna naukę w liceum i od samego początku jest mocno wyalienowana, gdzieś w tym układzie takim społecznym nie udaje jej się odnaleźć swojego miejsca, a potem zaczynają grać takie mocno sprzeczne emocje, to znaczy z jednej strony ona łaknie tego, żeby gdzieś dołączyć, ale z drugiej strony buntuje się wobec tego. To jest typowy młody człowiek, który po prostu jest anxious to everything. No, to mogę dodać od siebie, że to była przeprawa, mimo że ona jest króciutka, bo ja po prostu czułam taką niechęć i taką wściekłość i złość do tej bohaterki, że jest taką mimozą, owsianką i w ogóle robi problem z wszystkiego. I zrobiłam
nura w te emocje i tam zobaczyłam taką małą Basię, która nie była akceptowana, która musiała się dostosowywać i która zazdrościła ludziom, którzy potrafili pójść w inną drogę niż wytyczoną i miałam takie Jesus. Oczywiście gniew jako reakcja obronna, najłatwiejsza emocja ever, więc to była taka trochę przeprawa emocjonalna i to w ogóle takie ojej. Ja myślę, że w ogóle mocną stroną tej książki jest to, że może ona nawet, chociaż nie wiem, to musiałabym skontrastować to z opinią osoby, która jest mniej więcej w wieku naszej głównej bohaterki, ale wydaje mi się, że dużo z tej książki można wynieść, kiedy macie już ten taki dystans do tego momentu, gdzieś tam już jesteście po tej szkole średniej, bo to są emocje naprawdę uderzające. Ta książka się momentami, ta nowela wbija jak takie szpileczki w różne takie miejsca, macie takie, jest niewygodna, ponieważ czasem potrafi w taki bardzo precyzyjny sposób ukuć w to takie najbardziej bolące miejsce, gdzie masz, że czujesz, że masz za dużo wspólnego z Hatsu jako po prostu człowiek, co nie jest niczym złym, bo są to po prostu ludzkie emocje, niż chciałby się przyznać przed samym sobą. Mhm. Więc myślę, że tutaj też jest taki vibe. Ta książka została przez Risę Watanabe. Tak mi się wydaje, bo tak trochę z angielska czytam tutaj to japońskie imię i japońskie imię i nazwisko, jakby już zaczynam łączyć słowa. Też napisana w bardzo młodym wieku, ona miała zaledwie właśnie 17-18 lat. Otrzymała za tę książkę nagrodę. Jest to też dosyć wczesna, dostała nagrodę imienia Akutagawy. Tak, a nagrodę imienia Akutagawy. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień literackich w Japonii. Też sprawia to, że z wielką chęcią przeczytałabym inne, późniejsze prace tej autorki, bo ta książka już została jakiś czas temu wydana. To znowu jest tak, że u nas się pojawiła te 15 lat po oryginalnym wydaniu, ponad 20 lat temu. Także no u nas się tą literaturę japońską często tłumaczy dosyć wolno. Szkoda, ale i tak super, że to się dzieje. Tutaj mamy przykład prosto z języka japońskiego, co też jest super, przez Joannę Weldu. Ta książka jest pięknie przetłumaczona, dlatego że wydaje mi się, oczywiście nie wiem, tak, ale przez to, że tutaj ta metaforyka, ta taka pewna oniryczność, taka powolność, rozbudowane zdania, mam wrażenie, że tutaj naprawdę masę czasu spędzono nad tym, żeby tę książkę dobrze przetłumaczyć, zwłaszcza, że ona językowo mnie przynajmniej wciągała od pierwszej strony. Ja na Instagramie dodałam ten fragment, ale wiecie, to jest sam początek, ja już tutaj mam pierwszy znacznik, dlatego że pierwsze zdanie tej powieści brzmi: samotność dźwięczy, brzęczy i rezonuje brzmieniem dzwoneczka, wchodzącego w tak wysokie rejestry, że aż uszy bolą, i miażdży pierś swoim naciskiem, więc już choćby po to, by nikt dookoła mnie tego nie usłyszał, darłam palcami wydruk na kawałki. Tak, to są dwa zdania. Tak. No. Pierwsze dwa zdania tej wspaniałej noweli. Ale nawet jeśli byśmy zostali przy samotność dźwięczy, to nadal wydaje mi się, to jak jest to takie piękne w taki sposób, że aż bym to porządkowała do takiego języka bardziej poetyckiego, to znaczy, że jakby ktoś mi dał te same dwa zdania, rozbijając na wersy, jako współczesny poemat, to miałabym takie, okej, jakby ono samo w sobie pasuje do tego, bo ten język jest właśnie taki, powiedziałabym, wykwintny w swojej formie momentami. Jakby. No i co jeszcze powinnam dodać o fabule, bo tutaj się zagłębiłyśmy bardziej w tę stronę taką emocjonalną i językową, to Hatsu poznaje Ninagawę, który też jest drugą taką wycofaną osobą w ich klasie, no i próbuje nawiązać z nim kontakt. I jest to jednocześnie takie, że macie czasem takie poczucie zażenowania, też ze względu na Hatsu, bo Hatsu tak by chciała, ale jednocześnie by nie chciała, a z drugiej strony okazuje się, że Ninagawa nie ma tych potrzeb, że ona jakby ma takie, że no oboje jesteśmy samotni, no i że to jest trochę dyskomfort, ale odkrywa, że dla tej drugiej osoby do końca to nie jest dyskomfort i dlatego tym bardziej ją to emocjonalnie dotyka. I stąd jest w ogóle cały ten tytuł, Te plecy, które chcę kopnąć, który też jest taki, że jak czytać, to macie dlaczego, ale potem jak sobie to przemyślałam, miałam takie, aha, okej, dobra, rozumiem to uczucie, bo to jest taka opowieść o tej takiej frustracji, której nic nie jesteście w stanie zrobić, nie jesteście sobie w stanie na ten moment tego w żaden sposób przepracować, a aż was po prostu świerzbi,
Żeby zaćgać kogoś widelcem. Albo żeby po prostu coś zrobić, tak? Żeby odmienić tę sytuację. Więc przekłada się to na jakąś taką fizyczność w tym wszystkim. Mhm. Wspaniała. Polecam wam, zwłaszcza, że też wydawnictwo Kirin nie jest jakimś super popularnym wydawnictwem. Myślę, że zasługuje na większe uznanie i na szersze znanie i uznanie, dlatego, że wydają naprawdę świetne książki i te wybory. Jakby ta nazwa tego, tej... Nazwa książek młodzieżowych z tego wydawnictwa, Japonia, to jest... Tak, to jest wspaniałe. Kocham to. Japonia jest super. Właśnie gdzieś się tam czaję, żeby sobie kupić podniebną pocztę Kiki, bo znam ją tylko z książek, z filmu adaptacji Studio Ghibli, a chciałam przeczytać oryginał. Ale miałam mindfucka, jak powiedziałaś, że ta książka została wydana w 2001 roku, czyli ponad 20 lat temu. No takie, przepraszam, co? 20 lat temu? Że w latach 80? Druga śmierć Eddie i Violet Bond w tłumaczeniu, albo może najpierw autorka Amanda Glaze w tłumaczeniu Darii Kuczyńskiej-Szymali. Na tyle bodajże jest takie jedno zdanie. Zajrzyj za zasłonę mroku i wkrocz do krainy duchów. Jakby brzmi znajomo, co nie? Tak. Okay. No, zapytałaś, to tak, odpowiedziałam. Pytanie zamknięte, brzmi znajomo. A, mamy tutaj Sacramento, rok 1885 i ja w tym czasie, gdy czytałam tę książkę, pogrywałam namiętnie w Red Dead Redemption 2 i Boże Święty, tam jest różnica bodajże, tam jest 99, tu jest 85, 5 plus 9 to jest 14 lat różnicy, ale miałam naprawdę taki, że to był ten sam klimacik. Czekałam, aż w tej książce za rogu wyjdzie Arthur Morgan po prostu ze skórą bawołu, żeby ją sprzedać. Więc po prostu też klimatem miałam tę grę, miałam tę książkę i czułam, że to wszystko tak klika i byłam w to bardzo zaangażowana. Jednocześnie motyw mamy tutaj bardzo szłabowski. Nasza Wiktoria Szłab, tutaj ekspertka od zasłony, za którą zaglądamy do świata duchów. I tutaj jest bardzo podobny ten wątek, że rzeczywiście nasza Eddie i Violet mają umiejętności zerkania, co się tam dzieje po stronie duchów. I Eddie może wchodzić w tą zasłonę, natomiast Violet bodajże rozmawiać z duchami w ten sposób, że one się tam, one razem tworzą taką drużynę, że ona wchodzi, Eddie przyciąga jakiegoś ducha i w ten sposób Violet się z nim komunikuje, no i one na tym zarabiają, przeprowadzają seanse, bo one uciekły z domu po śmierci swojej matki, która też ginie w takich dramatycznych, niewyjaśnionych okolicznościach związanych też z tą zasłoną, bo ona też miała tę umiejętność. A ich ojciec jest pastorem, więc tutaj też zachodzi konflikt. No i one po prostu dołączyły do jakiejś trupy i trupy? To bardziej takie aktorskie albo cyrkowe. No tak, tak. No, to trupa. Trupa, prawda? Tak. Trupa, tak. Trupa. I tam robią seanse i decydują się czasami, czy przeprowadzać naprawdę te seanse, czy może troszkę oszukiwać, na przykład gdy przychodzi kobieta, która chce się połączyć ze swoim kotem. No, więc tutaj też gry aktorskie. No i w pewnym momencie zaczynają ginąć kobiety w tym mieście i Eddie zostaje wplątana w całą tę sprawę, jakby podejmuje takie detektywistyczne kroki, rusza po prostu na poszukiwania, by wyjaśnić tę zagadkę, a Violet w tym czasie próbuje spełnić swoje marzenie aktorstwa, więc ona nam trochę znika i jest taka okazyjna. Co trochę szkoda, bo myślałam, że będzie tutaj więcej tego duetu, zwłaszcza, że no w tytule jest i ona. I że więcej będzie właśnie tych takich seansów, które jednocześnie będą prawdziwe, albo inne będą nieprawdziwe. I te nieprawdziwe są... Moje zatoki w tym momencie postanowiły
pozbyć się wszystkiego, co mają w środku? Nie, nie. Stworzyć cement. To nie. No i ja czuję, że aż mi po prostu ciśnieniem gardle zatyka. zwłaszcza te nieprawdziwe, bo one też mają taki trochę podtekst komediowy, który wie tylko Violet i Eddie, bo sobie żartują z tego, a każda osoba, która przyszła połączyć się ze swoim kotem czy z czymś, no jednak jest poważna w łzach i łyka to wszystko. No pomyśl, jakbyś jak się pelikan, czuła filemuszku, jakby pierwsze co robię, idę połączyć się z filemuszkiem na seansie i zapytać się, czy przypadkiem pamięta, żeby nie jeść chrupeczków, bo jest uzależniony. W kocim niebie. Co nie? I czy nie żyga? Myślę, że w kocim niebie nie jest uzależniony od chrupeczków. No, może tak. Albo, że mu nie szkodzą. No, a które no wie tylko właśnie te takie komediowe wstawki, no wiedzą główne bohaterki, no i my, prawda? Tutaj jest jeszcze wątek romantyczny, takie trochę enemies to lovers, trochę mi się kojarzy z Divine Rivals, ponieważ główny zainteresowany, Eddie, no on jest niedowiarkiem. On w ogóle jest dziennikarzem i on przyszedł stworzyć materiał o właśnie o tej trupie i w ogóle. No jest trochę niedowiarkiem, ale jednocześnie widzi, że coś jest takie... Coś jest nie tak. Jakoś tak Eddie go dziwnie traktuje i Eddie właśnie próbuje mu wmówić, że wszystko jest tak naprawdę... oszustwem, ale jednocześnie oburza się, gdy on mówi, że to jest oszustwo. Więc coś jest nie tak. Ona trzyma go na dystans, więc on zaczyna tam ją śledzić w ogóle. No, bardzo sympatyczna jest ta książka i tutaj bardzo plastyczna. Bohaterki są interesujące, sympatyczne. Violet, no, ona znikała i robiła te wszystkie swoje tam rzeczy, interesy, to ja się o nią niepokoiłam, bo miałam cały czas takie, Jezu, zaraz ją coś trafi, co nie? No. To jest tak, jak ktoś wychodzi z Doliny Mumików, tak, to tak, zawsze... zaraz ją coś trafi. Pojawił się nam tutaj też delikatny zarys sytuacji kobiet w XIX wieku, który też był bardzo interesujący. Więc ja uważam tę książkę za zgrabną młodzieżówkę właśnie dla fanów Wisław, dla fanów siostrzeństwa, dla fanów właśnie XIX wieku i dla fanów młodzieżówek, ale już takich trochę sięgających do jakiejś tam fantastyki, no, do fantastycznych motywów. To ja mam pytanie, to jest zamknięta historia? Czy... Wydaje mi się, że tak. Okay. Tak, okay. Wydaje mi się, że tak. No i to jest chyba bodajże debiut, więc też uważam, że jako debiut jest... udanym debiutem. To najważniejsze. Niech wszystkie osoby debiutujące mają udane debiuty. Tak, dokładnie. Niech piszą udane debiuty. I się rozwijają. I się rozwijają. Słuchajcie, to będzie tyle od nas w tym filmie. Mimo tego, że to były tylko cztery... No. Ja pokazując dwa i mając tak... Trójkę wybierz fajnie. Coś jest nie tak. Mimo tego, że to były tylko cztery książki, to całkiem rozbudowany film. Dajcie znać, co ostatnio udało wam się przeczytać, czy może sięgniecie po którąś z tych naszych propozycji, może coś z tego, o czym dzisiaj opowiadałyśmy, was zainteresowało. A poza tym oczywiście padnijcie naszego Instagrama, bo tam często możecie dowiedzieć się o książkach, które czytamy trochę wcześniej. Wrzucamy też często recenzje. Wiecie, jakie są zasięgi na Instagramie. Znaczy, może jeśli nie siedzicie w mediach, to nie wiecie, ale są średnie, a tam też mam wrażenie, że tworzymy całkiem fajne rzeczy, także jeżeli też instagramujecie, to zachęcamy do obserwowania nas tam. Padnijcie też nasze Goodreadsy, tam możecie zobaczyć, co czytamy na co dzień. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Pa!